Dlaczego wszystkie moje przedmioty w skrzynce są wyciemnione, tylko zgniłe mięso i eliksir trawienia są na jasno? I mięso. Nie mam pojęcia. Zapewne najnowszy ten... Najnowszy update to schrzanił był? Dzień dobry pani. Cześć wszystkim, witajcie na kanale Gry Babskim Okiem, tu Liściasta i Faza i mamy dzisiaj plany na to, jak spędzić ten piękny dzień i być może jakiś kolejny dzień, bo w grze to szybciej leci. Mianowicie stwierdziłam, że wreszcie uczciwie pójdziemy do alpinisty, ponieważ jak ostatnim razem byliśmy i u alpinisty, i w Norze, czy jak to się tam nazywa po naszemu, Den, w każdym razie, to miałam wyłączony Nora. Mikrofon i tylko i wyłącznie byłam w stanie zrobić szybki przegląd tego, co się działo, zresztą pod muzykę. Daliśmy pod muzykę, zrobiliśmy gimnastykę. Idę oczywiście załatwić to starą metodą pod tytułem bierzemy posłanie i skrzynkę, ja się zajmuję skrzynką właśnie, jakby co. Dobra. Łuk, miecz, wszystko gra. Dobra, możemy iść. Mam od cholery mięsa, wodę. Wow! Dobra, to prowadź rącz rumaku. Daleko mamy, musimy dojść do... Do tej... No do tej... Do tej oazy z dwoma jeziorkami. No wiem, wiem, i stamtąd... Do Murieli. Do Murieli, a potem stamtąd możemy iść. No ty, że jesteśmy u Murieli jeszcze... Nie byliśmy u Murieli, można iść do Murieli. Bijemy i możemy ich bić. Tak no. Sobie akurat ładnie usiedli. Dzień dobry! Przynosimy słowo nieboże. Tessa, spadaj. Właśnie dlatego nie lubię, że jak Tessa jest. Nie lubię, jak Tessa jest, bo ona się wpieprza między wódkę a zakąskę. To żeśmy sobie poszli tak trochę bez sensu, bo albowiem ponieważ jest noc, akurat... Nie, to może trafimy do Murieli akurat. Przenocujemy tam, jak niegdyś, za dawnych, starych, dobrych czasów. To jest dobry pomysł. O ile tam dobiegniemy. Czy masz ze sobą maskę? Powinienem mieć, bo mam ze sobą maskę. To dobrze, bo byś musiał znowu, kurde, jakby nas burza złapała, znowu byś musiał... Kiblować w bucie. Tak, dokładnie, siedzieć w stopie. Muriela! Hello! Ciemno tu. Blessings of Mitra upon you, pilgrim. Tata. Are you come to this land to once to invite perfection? Dobra, pa. Is to create perfection. That is what I am building here. A vessel for Mitra. A place. Muriela, możesz przestać gadać. Słuchasz jej cały czas? Tak. A. Idziemy na rogi. Idziemy na rogi. Na pierogi. Wiesz, co mi cały czas mówi? Co? Że szczęta trzeba i wierzę i w ogóle. A mi też. Wierzę, to nie. Dziwne. Szczęta tak, wierzy mi jeszcze nie mówi, dlatego że nie stworzyłam jeszcze żadnego nadzwyczajnego ani doskonałego przedmiotu. Kolejka mi się nie zwolniła. Zrób sobie jakąś fajną zbroję. Będę musiała do Zawka iść. On umie jakieś nadzwyczajne? Umie. Tak, on umie mnóstwo rzeczy. Zawek jest zdolny chłopak. Co to było? Duży wąż, mam wrażenie. On gdzieś tutaj jest. Jest jakiś duży wąż tutaj? Tak. O, istotnie jest tutaj duży wąż. Możemy go olać? Nie. Nie, on mnie nie... Za późno. Ale on mnie nie... Zobaczył cię. No dobrze, ale on się nie spieszy. Bijemy go? Nie bijemy go? Co z nim robimy? Proponuję go nie bić.
On nie jest jadowity z tego, co wiem, tu ale... jest duży wąż. Dobrze, chrzanić dużego węża nie teraz. Kiedy indziej. Ale jest to jakiś miniboss, mam wrażenie. Przynajmniej. No, jest to duży wąż. Miniboss, duży wąż, wszystko jedno. Dobra. Dobrze, to zrobimy tak. Że będziemy się wspinać na rogi, na wyższy róg. Palczykła skała. No dobra, no trudno. Jak palczykła, to palczykła. To się kiedyś nazywało? Tak. Nie wiem, jakoś nie pamiętam. Ale nie jest to jakoś... Fingerfang Rock. To wiem, panie inżynierze, bo właśnie dostałem informację. Ale to się zawsze nazywało Fingerfang Rock. I skąd miałabym to wiedzieć, gdybym... Bo ja pamiętaj, że dostaję po polsku. Dobra, i tutaj jest miejsce. Pokażę ludziom na mapie, gdzie jestem, bo w sumie nigdy tego nie robię. Jestem tutaj. Tu są słone jeziorka, tu jest oaza i nadzieja Murieli. Jesteśmy tutaj. I będziemy się wspinać. I tak. Jest popilnej ubrania. Zrobimy tak. Po pierwsze. Po drugie. Cztery. Posłanko. Dobra. Ja nie będę zostawiał rzeczy, ponieważ, szczerze powiedziawszy, nie jestem zupełnie, ale to całkowicie obciążony. W związku z tym, że mogę sobie pleść spokojnie w ubraniu. No dobra, to jak chcesz. Ja się rozbiorę na tak zwany wszelki wielki. Ścigamy się na szczyt? Nie, bo ja jeszcze nie zaczęłam. Na jakiego grzyba się chcesz ścigać na szczyt? To jest ten? Tak, to jest ten. A mogłam coś zjeść przedtem. Pewnie by ci się przydało. Pewnie tak. Dobre pytanie, czy mi się uda? Bo trochę to nie jest dobra strona. Dobra strona jest. Nie, nie uda mi się. Słyszałem splat. Ty, dudzie, wiesz, że ja jeszcze żyję? Ty, wiesz, ja jestem kretynką jednak. Przez grzeczność nie zaprzeczę, a dlaczego? Przecież mam ze sobą te cholerne eliksiry. Poczekać na ciebie na górze? Nie, możesz zejść. Ja to sobie po swojemu mogę zrobić. Tylko to nie jest, kurczę, dobre miejsce, bo ja tutaj nie wytrzymuję. Niestety. Chociaż teraz może będę wytrzymywała. Wypiłam jeden z tych eliksirów, ale... Nie wiem, co to dało. No dobra, no. Miałam niewydane punkty, włożyłam sobie w wigor. Słusznie. Spróbuję zrobić coś głupiego. Wiesz co, mam zwiększoną wytrzymałość, a ta wytrzymałość tak leci jak... mi na ryj. No. Już widzę, że nie dam rady. Chyba, że cudem. A potem cud spuchnie. I będzie bardzo bolał. Dobra. Okej, dałam radę. Okej, 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 dałam radę. Ups. Jesteś w domu? Nie. A, okej, przeżyłeś. No. Prawie się udało. Ponieważ stwierdziłem, że zobaczę, czy uda mi się załapać ten achievement, że spadaj przez x sekund bez umierania.
I niestety nie do końca mi się udało. Jaka tu mgła jest, rany boskie. Dlaczego moje jestestwo jest zupełnie nie tam, gdzie się spodziewam, że jest? Zwłaszcza, że tutaj jest taki bardzo duży kamienioten. Nie mam pojęcia, gdzie jest twoje jestestwo. To podchwytliwe pytanie? Tak. Nie wiem, dlaczego mój truposz jest zupełnie gdzie indziej. Czyli jednak szlak się trafił. No przecież mówiłem. A zupełnie tego nie zanotowałam, bo się koncentrowałam na wspinaniu. Nie podskakuj, tylko się wspinaj, już jesteś na szczycie. A potem... No, wynikało z tego, ale... Cześć. To gdzieś tu, ale dlaczego tu? Is no small thing. You saw a peak and had to climb it. I know the appeal. It is freedom in a place where we have. Nie mam pojęcia, gdzie są moje rzeczy. The world is a beautiful place from the top of the mountain. Teraz jest podstawowe pytanie, czy uda mi się zejść? Zejść bez zabijania się, ponieważ nigdy w życiu mi się nie udało. Nie by się udało, gdyby nie to, że stwierdziłem, że będę chojrak. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiem, gdzie umarłem. I tym samym nie wiem, gdzie są moje rzeczy. Nie, nie uda mi się. Ups. Tak. Wiem, gdzie są twoje rzeczy. Ja też wiem, gdzie są moje rzeczy. No to jesteś lepsza ode mnie. Tylko, że będę musiała też iść po resztę moich rzeczy, dlatego, że... Dlatego, że miałam tam moją maskę. Sucho mam w gardle, nie wiem, gdzie są moje rzeczy. No to gdzieś tutaj powinnam leżeć. I teraz mi mapa mówi, że jest to zupełnie gdzie indziej i tam, gdzie bym się spodziewał, że jest. Ty. Dziękuję, mapo. Słucham cię. Znalazłaś moje rzeczy może? Nie, ale nie znalazłam swoich, nie widzę ich. Mówię, że pośrodku przełęczy, ale... Wiesz, ta gra czasem robi tak, że... Jedno coś widzi, a drugie tego nie widzi, więc... Moje to rzeczy prawda, dla mnie wzięły i zniknęły. Dobra, słuchaj. Twoje ciało jest tutaj. Nie ma. Nie ma, dobra, to ja biorę w takim razie wszystkie rzeczy z twojego ciała. Dziękuję. I biorę ze swojego. Które jest dokładnie tam, gdzie bym się go spodziewał. Tutaj? Ale tak. Też go nie widzę. Nie mogę z niego nic wziąć, do diabła. Wiesz co, ja spróbuję wejść i wyjść. Dobra, możesz ewentualnie wyrzucić moje rzeczy. Dobra, to poczekaj. Wrzucam twoje rzeczy. Wiesz co, tylko się napiję z twojej manierki, bo mnie zaraz ten... Dobra. Szlak trafi, dobra, rzucam. Myślę, że twojego truchła nie chcemy. Nie. Chyba, że chcemy. Nie. O. Dobra. Wychodzę i... Wejdę jeszcze raz. Ty, Tessa, nie sądzisz, że możemy mu teraz coś zrobić? Ojej, jak ty wstałeś pięknie. No i teraz mogę wziąć swoje rzeczy. No tyle dobrze, ja w ogóle twojego ciała nie widzę, swojego też nie widziałam. Jak ninja. O, ten jest większy! O. Tessa, teraz byś mi się przydała, dziewczyno. A, fuck, głupie... Oż ty w życiu. Umarłam. Widzę. Ja nie mam wytrzymałości. Tessa, nie baw się małym, tylko kurna, wracaj do mnie. Nie baw się małym. Małym czym? Kamieniorożcem. No to było. Tak pięknie, dobra. Będzie z niego mikstura alchemiczna, ale... Potrzebuję robaków. Dobra, Bragi, chodź ze mną. Biorę ciebie, potrzebuję obstawy. Bragi, wybieram ciebie. Bragi, wybieram ciebie. Zabiliście go, mam nadzieję. Tak. Ja miałam pewien... Mikstura alchemiczna, dawaj mi... O, nie mam tego, ale mam zestaw do naprawiania zbroi. Zaawansowany.
Super. Zjem pszczołę. Ty, może spotkamy się przy Murieli, co ty na to? Nie pamiętam, którą nogą rzeki powinnam iść. Którą bądź. Jeśli pójdziesz wzdłuż rzeki, to dojdziesz do akweduktu. Głupi pająk, prosto na mojej drodze. Dobra. Pragi, do dzieła. O, a ty nie masz swoich rzeczy. Nie mam swoich rzeczy. O, to trzeba będzie po nie wrócić. Ale to spoko, to jak będziemy ten... Jak się spotkamy przy Murieli, to... Mogę mnie w sumie wziąć, kurna, nie pomyślałem. Bragi! Nie pomyślałem również, jak ja stąd zejdę. Dziękuję. Tak mnie wkurza to, że oni tak czekają, aż zostaniemy zaatakowani albo zaatakujemy, dopóki... Znaczy, zanim wyciągają broń. Dlatego musisz najpierw przygrzać mu łopatą. Problem polega na tym, że mam gołe ręce. Znaczy, tak zrobiłam. Nie wiem, czy go trafiłam, bo nie sprawdzałam. Mogłaś wziąć jakąś broń. Śpieszę się, bo to daleka droga. Już widzę nogi. Którą stroną idziesz? Tak, żeśmy przyszli... Widzę cię, jesteś na wieży, a ja biegnę tutaj. A ja ciebie też widzę właśnie, żeś mi się pojawiła. Czyż nie wyglądamy malowniczo? Wyglądacie szalenie malowniczo, pięknie. Bardzo pięknie. Za mną. Tu leży bardzo płaski wąż. Wow! Tak, to jest bardzo płaski wąż, którego ja zabiłem. A też go widzisz, tutaj. Też go widzisz w formie zupełnie rozciągniętej? Tak. Piękny. O, ale żeś wyrwał do przodu. Ja tu oglądam. To nie oglądaj. Bo cię zje duży wąż. Właśnie niepokoją mnie te dźwięki. Jak rozumiem, on po całej tej pustyni gania, dlatego go tak słychać. Co to, czerw z diuny? Nie, jest kilku ich. Ach, jest ich kilku tych wężów. Tak, no, już biegniemy. Jesteśmy, moje państwo, jesteśmy. Dobra. Dobra, i tutaj jesteś ty, jak tutaj nie widzę swoje ciało, owszem. Dobra, zaiste. Ja zajmę. To co, Eleonora? Jaka znowu Eleonora? A, Eleonora, tak. Eleonora. Dobra, chodźcie, dzieci, z nami. Nie możemy jeszcze tego... śmiesznego. Impisi! Nie, Impisi to jego brat. Tego tam. Dokładnie, brata Impisi. Dziecię... Dżebał cię pies. Przepraszam. Zepsułam. Dżebał cię sag. W sumie na jedno wychodzi. Tam gdzieś tutaj jest chyba. Mój Boże, tak, tutaj jest gdzieś Impisi. Znaczy nie Impisi. Brat Impisi, ego. Le Scorpion. Le Scorpion. Is gone. El Scorpion. El Scorpion? El Scorpion. Czekaj, jeszcze jakiś El Scorpion tutaj lata. A. No bijcie! Okej. Okay. Cześć, bracie NPC Ego. Come to me. You have nothing to fear of me, human. I am simply lonely as I await my return to the Misty Lands. I would like to talk. Cześć! Zupełnie nie potrafię półki. Zatryłaś mi fessę. Tak. Yurusanai. Yurusanai! No bardzo mi przykro. Stanęła między mną a moim celem.
Niewolnicy na nas pracują, a ja się nauczyłem tańca brzucha. Ja też się nauczyłem tańca brzucha. Tam jest jakaś ładna tancerka. Co? Ona ma sztylety. Tak, tancerki mają sztylety. Szkoda. Szkoda babci. Ale była tylko na tym, na jedynce. Wiem. Shit! Ale żeśmy się wpakowali. Thank you. Idziemy stąd, tutaj jest łucznik, którego nie widzę. No i proszę bardzo, już widać Cepermeru, bardzo piękne. Tu jest ładnie. Ładnie, owszem. Miasto obok, cywilizacja, żelazo. Tutaj gdzieś jest kopalnia srebra. O właśnie, kopalnia srebra. Znaczy jeszcze jest nieotwarta, dlatego że otwarta jest bodajże tylko na te slajwie. Ale jest. Miasto łowców brukwi. Tego się nie spodziewają. Tego, że jak debile wchodzimy, spinamy się po ścianie? Mimo, że są liczne bramy do miasta? Tak, owszem. Nie, oczywiście. Myślę, że się nie spodziewają. Panty shot. Ty, poczekaj na chwileczkę. Co ty, całować mnie będziesz, czy co? Prawie się udało. Trochę chybiłeś. Próbujmy jeszcze raz. Prawie się udało. Dobrze. Jak ty to robisz? W rozmowie jest. Dobra, tutaj gdzieś był pancerz do nauki. Gdzieś na jakimś dachu był. Tak, tak, tak. Nawet dokładnie wiem na którym. Ale to chyba jesteśmy w niewłaściwej. On jest nad Razmą. Tak, dokładnie. Nad domem Razmy. Który jest bodajże w tej okolicy. A tutaj na wyspie jest taniec węża. Gdzieś. Tak. A taniec węża jest. Tutaj. Taniec węża na mapie. To jest na tym jeziorze. Tutaj. Dobra, to teraz chodźmy sobie. Razmy to nie ma co, bo trzeba będzie najpierw jej spuścić łomot. Nie, no dobrze, ale możemy sobie wspiąć się, bo tak, to jest dom Razmy. Czekaj, też pokażę na mapie, gdzie jest dom Razmy. Na wszelki wypadek. Dobrze. Już faktycznie nie pokazuję niczego na mapie. Dom Razmy jest zaraz obok. Tutaj. No na razie nie wejdziesz, bo nie masz klucza. Wyważę te drzwi. I na domu Razmy jest, są te. Są pancerze łowców relikwii, legenda o łowcach relikwii i tak dalej. Otwierać! Policja. W imię prawa. Zachowujesz się jak dresiarz. No to trzeba chyba Conanowi powiedzieć dzień dobry, co? O, właśnie, możemy iść napić się z Conanem. To jest niegłupi pomysł. Żeśmy co prawda pili z Conanem. Conan, ty stawiasz, ponieważ... Nie mamy pieniędzy. Nie mamy pieniędzy.
żeśmy pili z Conanem w poprzedniej serii. No, możemy się napić z nim jeszcze raz. O, to ten, ta tancerka z tym. Z koszem na plecach. Dobra jest, rzućcie jej miedziaka. To nie jest tancerka. Ja wiem, że to nie jest tancerka, ale tańczy. No tańczy. Tańcz, dziewczyno, tańcz. Rzuciłbym jej denara, ale niestety nie mam. Bo jestem gołodupiec. No widzisz, po co ja się z tą zadaję? Nie wiem. Odpowiedz mi na to pytanie. Na pewno nie przez swoją czarującą osobowość. Moje błyskotliwe poczucie humoru? Masz język tak ostry, że zaraz się nim skaleczysz. Dobra, cześć, Conan. Knajpa na mapie jest tutaj, jakby co. Conan, który jest wzrostu siedzącego psa. Conan, co ty taki niski? So you live, and we meet again. Tell me, have you had a good chance to look around? Seen your fill of these exiled lands? It's not too late to get back on that crucifix. There is a woman. I freed her from the cross just as I did you. I followed her trail across the exiled lands. I missed her here by a scant few hours. She had left in search of a map room and a way to free herself from the exiled lands. Her trail ended in the map room. She was gone and all of her companions slaughtered. Listen. If you have news of Razma of Shen, let me know. No właśnie. I'll be here until the wine runs out. On opowiada nam o Razmie. Tak. No dobra, czyli co ja muszę zrobić? Muszę zrobić to, co wiadomo, nie? Impreza! DJ Laski namierza. Ja jestem gwiazdą, pojedziemy Mazdą. A jak cię dogonię, wytarzam cię w bekonie. Jezu, co to było? Disco polowe teksty zasłyszane na wschodnim. Aha. Dobra, chodź, wracamy do domu. Dobrze, to w takim razie zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, tak pira za oko i... To następnym razem pójdziemy sobie do tego, do Darfarich, do tej bazy Darfarich, jak to się nazywa? Miejsce przywołań. A, do miejsca przywołań sobie pójdziemy, no i pewnie zrobimy parę innych rzeczy. A na razie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!